W Miejskiej Górce, trzeci rok z rzędu, odbył się jarmark wielkanocny. Na zgromadzonych czekały m.in. występy artystyczne, stoiska z rękodziełem czy pyszne jedzenie i gorące napoje. Dzieci korzystały z kolejki, zjeżdżalni czy trampoliny. Brały też udział w warsztatach. Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wydarzeniu przedświątecznym. Zawsze święta są miłe, przyjemne, ale też z reguły bywa tak, że samo oczekiwanie, samo przygotowywanie się do świąt jest również przyjemnością i tutaj właśnie tak wydarzeniem budujemy tą atmosferę przedświąteczną. Wszystkim Państwu życzę tutaj miłego, przyjemnego spędzania czasu i też budowania tej przedświątecznej atmosfery. Dzisiejszym wydarzeniem, bo ja już troszkę. Nie, w życiu. Całkowicie nie. Warto było przyjechać do Miejskiej Górki? Jak najbardziej. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło w ogóle tutaj oglądać różne występy i różne dzieła sztuki, które powstały nie tylko przez dzieci, przez różne inne osoby czy różne koła. Naprawdę bardzo fajna jest tutaj energia. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałam. Czy Zając sprawdził, czy wszystkie elementy wielkanocne dzisiaj tutaj były? Oczywiście. Znajduje się wszystko, co jest potrzebne nam do odbycia Wielkanocy. Myślę, że już coraz bliżej możemy być, jesteśmy coraz bliżej Wielkanocy i wszyscy są na to przygotowani. Czy była okazja przetestować smakołyki świąteczne? Tak, jak najbardziej. Smakołyki są wyśmienite. Można je bezpiecznie i na pewno z satysfakcją położyć na stół wielkanocny. Każdy będzie zadowolony. Yeah.
Piękny, choćby na morze ropa, lekkie kawiarki.